Jeżeli chodzi o gwiazdy i nie chodzi o prowadzącego, nie tylko my nie możemy się napatrzeć. W gwiazdy od ponad 40 lat patrzą też fani sagi Star Wars. Z kolei oczu od swoich portfeli nie mogą oderwać twórcy tego widowiska. Po premierze 7 części Gwiezdnych Wojen Przebudzenie Mocy widzą tam okrągłe 2 miliardy dolarów. To tyle, ile wynosi PKB San Marino. The Force. It's calling to you. Wielbicieli do oglądania zachęcać nie trzeba. W filmie czekają na nich dosłownie i w przenośni starzy znajomi. Jest księżniczka Leia, jest Han Solo i tylko Chewbacca mimo lat nie dorobił się siwych włosów. We're home. Są też nowi młodzi bohaterowie. Reja, zbieraczka złomu, pilot Poe, który mimo swych zdolności trafia od razu do niewoli, w niewoli zła będzie też Finn. I was raised to do one thing. Czarnoskóry żołnierz, który przestanie być czarnym charakterem pod wpływem pewnych wydarzeń. Jakich? Tego wam oczywiście nie zdradzimy. Powraca też Lord Vader. Nothing will stand in our way. Co prawda tylko na sekundy i to w słabej kondycji, ale znajdzie naśladowcę, który będzie chciał dokończyć jego dzieło. Do końca kosmicznego dzieła jeszcze sporo nam brakuje. Co roku wytwórnia Disneya ma nam serwować kolejne odcinki kosmicznej opery. Najnowsza odsłona – Przebudzenie Mocy. Do zobaczenia na kanale HBO Vinea.